Teheran i Hezbollah straszą Izraelczyków atakiem na niespotykaną skalę, co skwitowane zostało dziś ostrzeżeniem, że Cahal ma w tym formacie znacznie większe możliwości i nie omieszkałby uczynić z nich użytku. W obu wypadkach Izrael powstrzymuje się w tych dniach od ataków prewencyjnych, uwzględniając obawy USA, że mogłoby to doprowadzić do wojny regionalnej. W strefie Gazy Cahal kontynuuje naziemne i podziemne polowanie na niedobitki bojówek Hamasu. Wieczorem pierwszy raz pojawiły się przecieki, że Izrael i kraje arabskie zawiedzą Waszyngtonu, pracują nad utworzeniem całkiem nowego rządu palestyńskiego. Siłą rzeczy bez Hamasu, ale też bez pokrewnych zbirów z Fatahu.